Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. Widziałem na forum, że macie problem z kolorami w formacie RAW. Chciałbym Wam pomóc w tym, dlatego przygotowałem kilka, no dość mało ciekawych zdjęć, ale chciałbym Wam pomóc rozwiązać ten problem. W Waszych aparatach zazwyczaj macie włączony Picture Style, na przykład dla Canona. Tam możecie wybierać ostrość, ton zdjęcia, nasycenie, kontrast i dlatego takie zdjęcia wyświetlane są na ekranie już w samym aparacie, bądź też są wyświetlane w programie przeznaczonym jakby do konkretnego modelu aparatu, czyli na przykład dla Canona w DPP. Jeśli korzystacie z zewnętrznych aplikacji, taka aplikacja już nie potrafi odczytać konkretnie informacji o tym profilu, który nałożyliście już w aparacie. Przygotowałem takie dwa zdjęcia, tutaj włączyłem różne opcje w Picture Style w aparacie konkretnie. I jak widać, zdjęcie jest takie dość no, mocno nieciekawe, ale powiedzmy, że chciałbym, żeby wyglądało dokładnie w ten sposób. Obok jest plik RAW i jak widać miniaturka wygląda dokładnie tak samo jak plik JPEG. Ale właśnie o to chodzi, że plik RAW nie ma informacji o tego typu zabiegach, które zrobiliście już w aparacie, więc kiedy włączymy podgląd samego pliku RAW, wygląda on już zdecydowanie inaczej. Więc jeśli stworzyliście w Waszym aparacie, a zazwyczaj jakieś tam elementy włączone są, typu podniesienie kontrastu, podniesienie ostrości, nie dziwcie się, że plik widoczny na ekranie aparatu różni się od tego, który widzicie w komputerze, ponieważ w każdym pliku RAW zagnieżdżony jest JPEG, z którego generowana jest miniatura. Kolejna sprawa, która może Wam utrudnić rzecz, to przestrzeń barwna. Ja otworzę właśnie ten plik RAW. Musicie koniecznie spojrzeć to, co dzieje się na dole. Jeśli macie przestrzeń barwną ustawioną jako Adobe RGB, może pojawić się problem przy wyświetlaniu w różnych przeglądarkach internetowych czy nawet przeglądarkach systemowych. Po prostu niektóre z nich nie czytają tej przestrzeni barwnej, dlatego zdjęcie widziane na przykład w Photoshopie wygląda super, otwieracie je w innym programie, wygląda już zdecydowanie inaczej, zazwyczaj kolory są bardziej wypłowiałe i wygląda po prostu nie tak jak powinno. Dlatego jeśli będziecie publikować zdjęcia tylko w internecie, raczej nie będziecie planować ich drukować na billboardy, to przestrzeń barwna sRGB w zupełności wystarczy. Ja zazwyczaj korzystam z tej przestrzeni barwnej i nie ukrywam, że wiele dość dużych publikacji było drukowane z tej przestrzeni barwnej. Nikt nie doczepił się do mnie, że wysyłam sRGB, więc jeśli pracujecie i wrzucacie Wasze zdjęcia głównie do internetu, zaznaczcie przestrzeń barwną jako sRGB. Kolejna rzecz to jeszcze profil aparatu. Znajdziecie go w ACR-ze pod ikonką aparatu. Nie będę Was uczył w tym momencie, jak kalibrować aparat, bo o tym poradnik już był, będziecie do tego potrzebowali color checkera. Ale tutaj mamy różne profile, niektóre są wgrane już w Photoshopa, niektóre stworzyłem już wcześniej. I spójrzcie, jak zmienia się kolorystyka i jasność poszczególnych elementów dla konkretnych profili. Zauważam, że najwięcej różnic jest przy kolorach, które wpadają w żółcie i czerwienie. Więc musicie po prostu dobrać profil tak, aby odpowiadał jak najbliżej temu, co widzicie na ekranach waszych monitorów. A najlepiej, tak jak wspomniałem, jest skalibrować sobie aparat color checkerem i wgrać taki profil już konkretnie do Photoshopa. Ale jeśli nie wiecie, na jakiej przestrzeni barwnej pracujecie, możecie na przykład pracować na pliku JPEG o przestrzeni Adobe RGB i otworzycie ten obraz w Photoshopie. Nie będę teraz się jakby wgłębiał w kalibrację kolorystyczną, ale po prostu pokażę Wam, jak sprawić, żeby ten obraz wyglądał tak samo jak w Photoshopie, w każdej innej przeglądarce. Musicie po prostu wybrać Zapisz dla internetu i urządzeń. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, mianowicie
konwertuj na sRGB. Jeśli będzie zaznaczona ta opcja, zdjęcie zostanie przekonwertowane do tej przestrzeni barwnej i wszędzie, gdzie będziecie je otwierać w jakiejkolwiek przeglądarce systemowej czy internetowej, będzie miało one takie kolory, jak widzicie w tym okienku. Mam nadzieję, że rozwikłałem troszeczkę waszych wątpliwości. Wasze zdjęcia, mam nadzieję, że teraz będą miały jedną kolorystykę zarówno na aparacie, jak i monitorze, ale wiadomo, tutaj pozostaje jeszcze kwestia skalibrowania monitora, czy też kwestia ekranu, jaki macie w aparacie, bo zazwyczaj jakieś tam przekłamania się pokazują. Dla przykładu, kiedy fotografuję Nikonami, zdjęcia mają bardzo ciepłe kolory, kiedy fotografuję Canonami, zdjęcia na wyświetlaczu aparatu zazwyczaj mają troszeczkę chłodniejsze kolory niż na skalibrowanym monitorze. Tak więc to będzie tyle, ja dziękuję wam bardzo i zapraszam za tydzień. Trzymajcie się, hej!